Yo, witam wszystkich bardzo serdecznie już w następnym Toy Story 2. Ja jestem Nero. I cóż, w zasadzie zbliżamy się już do końcu tej dobrej giereczki. Więc no, cóż, poprzedni poziom Airport Infiltration. No to teraz jedziemy z następnym, czyli Trackmat Trouble. Jazda, nie obijając w bawełnę. Dawaj do środka. O, a propos gwizdania, zawsze jakoś miałem z tym problem, żeby nauczyć się gwizdać na palcach. Zawsze chciałem umieć to, wiecie. Przykładowo, zamiast drzeć się jak debil, ty coś tam, bo kogoś wołasz, no to fajnie zagwizdać sobie na palcach. No ale nie, nigdy nie mogłem się tego nauczyć. Niestety. Właśnie, 14 poziom już. Więc jedziemy. Na pierwszy rzut oka poziom może się wydawać dość duży. Tam już mamy właśnie tych Meksykańców, Hiszpanów, wąsaczy, czy jak zwał. I coś, co jest fajne, to, że właśnie mamy podzielony ten poziom na takie sektory, jak właśnie tutaj mamy sektor czwarty, tam mamy sektor trzeci, drugi i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie w porząsiu. Może na samym początku będę tak po prostu chodził w kółko, ponieważ dużo jest tutaj przeciwników. O, i mamy znajdźkę, którą trzeba znaleźć 5 sztuk. Jest to jakiś rodzaj teczki czy też bagażu z oczkami i buźką, albo to są po prostu nalepki. No i cóż, naprawdę zbliżamy się ku końcu, bo w zasadzie, jak tak mogę sobie wyliczyć na szybko, ale najpierw niech ten zęb przepadnie, to by było. Dwa odcinki zostały, plus te żetony, które nie zdobyłem jeszcze w poprzedniej planszy, czyli to byłaby druga plansza. Tam został mi wyścig z panem sterowanym. Co tam jeszcze było? Tam, gdzie trzeba się wspinać po tych balkonach, to była piąta plansza. I muszę się cofnąć jeszcze do hali Ala. Tam nie zebrałem tych kurczaków, jak dobrze pamiętam. No i tutaj właśnie mamy te zabawki firmy Little Tots, czy tej Tights, jakoś tak to się czytało. Właśnie oni zgubili 5 bagaży i musimy znaleźć je dla nich. Yeah. Dobra. Więc lecimy szukać, ale nie tylko. Przy okazji pozbiera się monety, jak to standardowo w każdej planszy. Będzie się rozwalać jakieś węże i inne tego typu stworki. Dobra. Okej. Okay. O, tutaj jakieś kombo mamy. Aż dwóch wyskoczyło na klatę. Dobra, mam tą monetę. Już myślałem, że może jej nie zgarnę. Wow. Życie na krawędzi. No ale skocz tam, Buzz. Współpracuj ze mną. Buzz. Dziękuję. I mamy Rexa, który jak zwykle mówi, kto gdzie się znajduje. Czyli Ham oczywiście jest w piątym sektorze. Little Tyke to już miałem. Cienki ma dla nas wyzwanie i jest na samym środku tej planszy, w porządku. Helikopter, właśnie, mam nadzieję, że rozwiążę tą zagadkę, by otrzymać żeton. I Blacksmith w sektorze siódmym, który jest bossem. I to było wszystko, no nie? Tak jest. Ale najpierw tutaj się udajemy. Dokładnie, po tę czuszkę. Hej, Buzz! Hej, Buzz!
Tutaj właśnie jest ta zagadka. O, i widzę już baterię. Przyda się na pewno. Nie, 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 nie. Ten tu już strzela w nas, snajper. Dobra, dawaj do góry bas. Hop, hop. I nie wlazłem, no standardowo jak to ja. Czaj, że mnie dostał na ryja. Okej. Okay. Trzeba wejść na kwasa. Żeby monety nie stracić. Hop, hop. I dawaj po tej rurce. No i na tą linkę was. Dobrze. Okej. Okay. Dobra. I z tego co pamiętam, muszę zrobić tak, by... No zagadka przypomina trochę tą z 10 poziomu, czyli... Tam, gdzie byliśmy w tym szybie windowym. Z tym, że my musimy zrobić, by zaświeciło się na dole lampka i na górze. I mamy trzy szanse. Szansa szympansa tu. I tutaj właśnie by nam wypadł żeton. Ja mam nadzieję, że to rozwiążę. Że nie będę lamił, pokazywał swojej logiki. Dobra. A zrobię tak, ostatnie. I teraz zapalę czerwone, zgaszę niebieskie. Cyk. I trzeba zgasić zielone, by zapalić żółte. Patrz, tak zrobię. Yeah, perfecto! Cholercia, trochę to zajęło. Myślałem, trochę pomyślał, ale dobra, już wiem o co kaman, dobra, już zrozumiałem ją, tą zagadkę. Nie wiem, może próba numer 10 to była. Ale git, dobra, wyszło, wyszło. Nie no, to zlamiłem, to zresztą jak nie jedną rzecz w tym let's playu. Ale no dobra, już wiem o co kaman. Okej, okay, dobra, gdzie jest mój wymarzony żeton? Zostajemy oczywiście na poziomie. Już skminiłem o co chodzi, więc... Po prostu te podświetlone tutaj na przyciskach podświetlają nam te na dole, a te wyłączone żarówki wyłączają nam te na górze. Trochę logiki i człowiek się gubi. Fuck! Spadłem centralnie na kwacha. A pamiętam, tam bateria była. Właśnie, to na szybciora tak się cofnę po nią. A dobra, was nie będę bił. Tak na szybciora właśnie pójdę po tą baterię sobie, by się przyda na pewno. Hop, hop, dawaj, dawaj. Tutaj z boku gdzieś była. O właśnie. Dobra. Mamy to. Mamy... No prawie całe życie. Jedziemy dalej, sektor. Tu was rozwalałem. O. Wow, 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 wow. A, czyżby... A, was też musiałem... Dobra, czyli ja z tej strony przelazłem. Okej, czyli idziemy w tamtą bańkę. Spoko. No tutaj też są monety, ale to zaraz, 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 zaraz. Najpierw sobie te wszystkie sektory pozwiedzam. Wow, 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 wow. Dobra. O, dobra, mamy sępa. Giniesz, sępie. Hop, hop. Tu mamy tego. Lucky Luka. Dobra, Lucky Luke dostał. Porząsiu. O, ulepszony laser, jak najbardziej. Biorę w ciemno. Przyda się na pewno. Na razie w wężyku. Rozwalamy tutaj wszystko. Na niektóre właśnie sektory trzeba się dostać za pomocą właśnie tego samolotu. A to pokażę, pokażę. O co kaman. Dobra. Tu widziałem kolejnego wąsacza. O, nie mam zasięgu, nieładnie. O! A, jeszcze wyłapałem na ryja. Kurde.
tam sęp był. Rozwal, przepadnij sępie. Kiń, kiń, kiń. No, rolki sobie wezmę. Turbo rolki! Chciałem tą monetę wziąć i wziąłem. Okej. Na środku jeszcze gdzieś powinny być te rolki. Ale coś ich nie widzę. Sobie zgarniemy monetkę. No dobra, widzę już rolę. Rolkę, widzę rolkę. Dobra. A tu mamy tych przeciwników, to ich sobie rozwalę, przez nich monety wypadają. A standardowo, jak zwykle, trzeba zebrać ich 50 sztuk. A już mamy 40 praktycznie, więc... No 39 dokładnie, jak już uda się czepiać. I 41. Dobra. W porządku. Tum, 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 tum. Trochę nudny ten soundtrack jest. Tutaj, w tej planszy akurat. Wow, 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 wow. Niestety. Okej. Dobra, ile tam monet zostało? 5. Ja ustałem, że te 5 monet będzie nas w środku. Dobra, Lucky Loot dostał baty. Teraz wężora trzeba walić. Dostał. Był sęp, sępa zaraz. Wow! Sępa zaraz się też uwali. Dobra. Jest 50 monet. Pięknie. Dobra, od razu lecimy do Hama, bo akurat mam po drodze. Lecę, 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 lecę. To by były już 2 żetony. O, tu nie wziąłem od niego monety. Nie, ja do niego nie podchodziłem chyba nawet. No już, nie pamiętam. Fach, fach, pięknie. Mamy 2 już żetonki. Jeszcze 3. Więc został cienki, tak? Został, 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 został ten blacksmith. Oj, oj, oj. Nie spadaj ta klatki. Hamy. Nie, nie, ham jest w porządku, to hama nic nie ma. Tu trochę taka dziwna rzecz, bo jak właśnie widzicie, taki punkt, gdzie jest kwas wylany i mamy taką dróżkę. No i jak ktoś pomyśli, no to odpowiem, że na tej dróżce odbędzie się czasówka, więc już którzy też mogą się domyślić, co kaman. No i mamy cienkiego swoją drogą. Cienki, czy twój ogon nie powinien znajdować się w Petersburgu? Okej. Okay. I chodzi o to, byśmy przez tą drogę właśnie, bez skakania, bez żadnych odniesienia ran, dostali się do żetonu. Tak mam nadzieję, że zdąży zatrzymując się. Wiadomo, kamera, ona nie lubi współpracować. W ogóle kciuk od lewej, przepraszam, prawej ręki położyłem na analogu, by przypadkiem nie kusiło mnie, by oddać skok. I nie łapcie mieścinki swoją drogą. Ile tam czasu zostało? 25 sekund. Co mnie tak te ścinki łapią? Cholera. Oj, mogę nie zdążyć, coś mi się wydaje. Chociaż... Mamy to, gites, dobra. Mimo ścinek... Coś mi się wydaje po prostu, że... Fraps nie chce ze mną współpracować. Tak jak było w poprzednim poziomie, gdzie czasem właśnie przy dużych obiektach takich ten samolot mi się cięło. No niestety, cóż. Ale to mnie nie powstrzyma, by skończyć tą serię. Ponieważ gra jest naprawdę przednia. Dobra, chyba zmieszczę się na samolocik.
Dawaj, dawaj na górę. Dawaj, 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 bas, dawaj, dawaj. Tu chyba była jeszcze teczka, tak jest, dobrze pamiętam. Okej. I co, teraz... Oj, 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 oj. Już myślałem, że spadnę. Dobra, co teraz, gdzie i jak? Może na sam najpierw ogarnę sobie te sektorki. Inaczej, zrobię pauzę i tak, został mi czarny smyf. Już 3 żetony mam, więc został mi czarny smyf, tak? I zostało mi do odnalezienia 5 tych toreb. Okej, dobra. Sektor trzeci. A tutaj chyba były te zabawki, Little Tights, tak? Sektor czwarty. No coś mnie dopadają straszne te ścinki. Może najpierw sobie tego kowala. Znaczy no, kowala. Tego blacksmitha rozwalmy. O, tu na pewno była jedna z tych. Tak jest. I mamy życiełko, milutko, którego nie złapałem. Brawo ja, brawo ty. No i niestety, teraz muszę robić, zapierdzielać aż sam na sam środek, więc... Nie, Sempie, nie przeszkodzisz mi! Więc cóż, może tutaj też... Kurde, ten też we mnie strzela? Więc tutaj może po prostu ścinkę zrobię i będziemy się już widzieć na tym samolocie, więc klaps. Dobra. Jestem. I mamy kolejną teczulnikę. Fach, pięknie, mamy komplecik. Więc oddajmy ten komplecik. Tutaj chyba, nie? Tu już pamiętam. Czy źle pamiętam? Oj, chyba źle pamiętam. Lipa. Lipa, niestety. Tu mamy tych strażników Teksasu. Buty, szukam butów. O! Fuck you! Dobra, dobra, bo zaszalałem. Jest tutaj, o, tutaj byli. Na pewno tutaj byli. Nie? God damn it. Shit. Cholercia, lipcia, kurde. Sektor trzeci. Sektor piąty. Się nie pamiętam. O, coś tam widziałem. O, właśnie, dobra. Pięknie. Tada. Proszę bardzo. Zawsze do usług, zawsze pomocny. Kiedy jestem coś w stanie zrobić, zawsze pomogę. Okej, więc no, kolejny cięcie, ponieważ muszę się udać znowu na ten helikopter. Samolot, cholera. Więc, klaps! Dobra, jestem. Trochę na farcie. Aj, kusi, żeby skoczyć, ale mam wystarczająco mieć żyć, aż 7. Tu właśnie mamy tego czarnego smyfa. Właśnie przypominam takiego kowala, dlatego powiedziałem kowal wcześniej. Czy tylko jedna bateria będzie przy nim? Nie pogardzi mu dwoma. O, dobra. Dam radę, nie takie rzeczy się robiło, tak? Zgul te wąsy, koleżko. Nie no, typowy kowal musi mieć wąsa. Dobra. Więc jazda. Let's do this! Z nim jest taki przypadek, iż gdyż... Gdzie jest ten Fajfus? O, jest, dobra. Tak jak za daleko się oddalimy, to walka z bossem się wyłącza. Jak zauważyliście, atak laserem, do tego jeszcze ulepszonym, nic mu nie robi, więc musimy go bić takim właśnie kręciołkiem naszym. Okej. Dobra. Cyk, mam to. Mam tę moc. Mam tę moc. Pass Lightning, masz tę moc. Mam tę moc. O, trafi mnie.
tę moc. Ups. Dobra, dostał. Leżysz i kwicisz. Mamy to. Pięknie. Podoba mi się. Dobra. Cyk. I mam już 5 żetonów. Wow. Będzie trochę tych. Cięć, będę musiał to pamiętać, żeby zrobić. Patnę się jak emo. Nie no, żartuję. Trzeba być twardym. Trzeba radzić sobie z problemami. Ale nie o tym mowa. Koniec poziomu. Jazda. Kończymy. Na koniec świata jeszcze dalej. Dokładnie. Bum, 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 bum. Ham, teczuszki, wyścig, znak zapytania, wąsacz. Wszystko jest. Jejuś Maria. Ta melodia jest piękna po prostu. Dobra, strzelimy sobie save'ola. Okej. Mamy to. I mamy 46 żetonów. Nie mamy jeszcze 50, tak jak mówiłem. Będę teraz robił właśnie te żetony, które mi brakują, ale to już w następnym odcinku. Zaraz. Chwila, moment. To jeszcze nie koniec. Zamiast dodawać to w kolejnym odcinku, dodam to w tym. Będzie prościej po prostu. Więc ruszajmy z zdobywaniem kolejnych żetonów. Więc jazda z poziomem drugim. Szeregowiec Ryan na obrazku. Let's do this. Bang! I ten soundtrack. Od razu na wejście mamy sterowanego, więc od razu to zrobię bez żadnego wycinania. 3 okrążenia. Czemu nie zrobiłem tego wcześniej? Ponieważ teraz mamy dostęp do tych bucików i dostaję na ryj. Świetnie. Mam nadzieję, że tutaj Zurgo Gini mnie nie uderzy. I wyprzedza nas Fajfus. Niedobrze. Więc dawaj trzewie. I jedziemy przed siebie. A, blokuj. Poczuj się jak w Need for Speed. A, takie połączenie, nie wiem. To Need Speed? A, gdzie mnie wyprzedzasz tutaj? Nitro. Dobra, jeszcze jedno okrążenie. I mamy to. Mam nadzieję, że nie dostanę lepy na ryj. Zurgo Gini grzeczni są, więc w porządku. Cyk. I... bang! Ta. 47 żeton. I got this. Dobra, więc cóż. And beyond. I na 5 poziom. Lecimy. Więc. Okej, więc level 5, więc na sam początek jedziemy z kaczuszkami. Więc wbijamy się na samą górę, by znaleźć 2 z nich. Jedną mamy właśnie na takim parapecie za taką kratką. Kolejną mamy tutaj. Fuck.
Numer 3 znajduje się w wodzie. Pływa sobie. Wariatka. I kolejny numerek. Aby ją otrzymać, musimy wykonać taki skok życia na odrzutowych butach i znajduje się ona na tych daszkach. Aby otrzymać ostatnią w moim wypadku, musimy się udać na tereny wodne, gdzie znajduje się cienki. Rozwalę sobie tutaj gościa, ten statek mi przeszkadzał. I tam, pod tymi schodkami, jest właśnie ostatnia kaczka. A jak wyglądała moja walka z bossem? Ha ha! Dokładnie mniej więcej tak. Starałem się. W końcu stwierdziłem, że polecę na łatwiznę. Buja! Teraz możemy zwrócić wszystkie kaczki mamuśce. Proszę bardzo, dawaj żetonik. I jazda na kolejny level. Dobra, więc level 7. Trzeba znaleźć zaginione kurczaki. Jedziemy. Pierwszy kurczak, więc... Na sam początek uruchamiamy tą dźwignię, aby ona uruchomiła nam tego konia, co znajduje się na prawo. Dzięki butom skaczemy przez kasy, tu się odbijamy, cyk, ładnie na drążkach się huśtamy. Tutaj trzeba się odbić i mamy właśnie zaginionego pierwszego kurczaka. Okej, drugi. Zresztą ja już go na Let's Playu pokazywałem, jak go zdobyć. Trzeba po prostu najpierw zrobić czasówkę, żeby dostać żeton Pizzy Planet. No, spadłem, świetnie. A za drugim razem dostajemy kurczaka, który znajduje się tam w jajku. No ale już pokażę od razu, o co tutaj chodzi, gdzie on jest i w ogóle. Właśnie jest tutaj. Drugi zaginiony. Dawaj, Baz, dawaj, dawaj, dawaj na górę. Dawaj na górę, góra. Tu pomiędzy kołami. Dobra, jest trzeci. Czwarty. To mi będzie przeszkadzać. Moment. Okej, dostał. Pchaj. Pokaż, Baz, jaki jesteś silny. O, chyba go słyszę. Więc będzie czwarty. Bardzo mi miło. Dzień dobry. O Jezus. Musiałem spaść. Dobra. Teraz mam nadzieję, że się uda. Mam nadzieję. Dzięki tym butom oczywiście musimy się dostać tutaj. Teraz ładnie sobie możemy skakać. Oczywiście nie spiesząc się. Pyk. Tu chwilę poczekam, na wszelki wypadek, żeby nie było fejla. A co? No, teraz jakoś powinienem chyba dać radę. Od razu też tu. Ciach. Ciach. Celownik dawaj, na wszelki wypadek, żeby się wymierzył. Okej. Okay. Cyk. Cyk. I jest tutaj kolejny. Piąty. I zarazem ostatni. Dobra, dawaj na skróty, nie będę
Pyk. Dzień dobry pani Kurczak. Wielka. Kurczakowa. Nie wiem jak cię zwał. Tak, znalazłem 5 zgub. I w tym momencie właśnie mamy 50 żeton. Wow. I did it. Zrobiłem to. Nieźle. Wow. No jestem w szoku, że dałem radę. W zasadzie nigdy tej gry nie przelazłem na 100%. Congratulations. I odblokowaliśmy film za 50 żetonów. Który jest w zasadzie z końcówki filmu. Tak jest, i Chudy wykona tutaj skok życia. Geronimo! Ba! I oczywiście bas pojawia się na Mustangu. Yes! Pięknie, świetnie. I to już by było na tyle. Już na pewno na tyle. Została nam tylko końcówka, ale to już na koniec zostawię. Więc cóż, dzięki za oglądanie. I yo!